No dobrze, słuchajcie, dobry wieczór. Podobno jesteśmy już na żywo, ale oczywiście potrzebuję od Was wiedzieć, czy faktycznie tak jest. Ja tutaj sobie ustawię na moim telefoniku, czy my jesteśmy przede wszystkim, czy Wy jesteście na live'ie i czy wszystko jest ok? Czy udaje się Wam, czy udało Wam się wejść, czy mnie słychać, czy mnie widać, bo to są takie najważniejsze rzeczy. Dobra, więc dajcie mi znać, poproszę, czy mnie widać i czy mnie słychać. Tutaj jeszcze ostatnie widzę poprawki. Ja ustawię, słuchajcie, na Facebooku, żeby było możliwe mnie widzieć dokładnie. Jesteście tutaj? A, jesteście, dobra. Widać i słychać. Piszecie, że widać i słychać, jest ok. Dobrze, bo jest trochę opóźnienie. Ja z opóźnieniem widzę Wasze komentarze, dlatego tak to działa, za co Was bardzo serdecznie przepraszam. No to nagrywam. Dobry wieczór wszystkim. Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie na naszym pogotowiu rodzicielskim, cotygodniowym już. W zeszłym tygodniu były kary. 2 tygodnie temu zajmowaliśmy się zupełnie malutkimi dziećmi, natomiast dzisiaj zajmiemy się nastolatkami, czyli w ogóle chociaż, czy tak naprawdę to jest zupełnie inny temat. Zaraz do tego dojdziemy. Sylwia Anderson-Hani, jestem jedną z prekursorek pozytywnej dyscypliny. Prywatnie wychowuję 6 dzieci od 17. Jest 17, 12, 12, 8, 5 i niespełna 3. Jestem też pedagogiem szkolnym, wychowawcą 2 klas i praca w szkole jest moją absolutną pasją, chociaż faktycznie szkolenia dla rodziców i nauczycieli pochłaniają mnie naprawdę bardzo, bardzo mocno. Jeżeli znacie jakichś rodziców nastolatków, którzy uważacie, że powinni to zobaczyć, którzy mają ostatnio właściwie nie wiedzą, co mają zrobić w związku z tym, że mają nastolatka w domu i czy to ok, i czy pozwolić im na wszystko, czy wręcz przeciwnie, zabronić im wszystkiego, to polecam, żebyście udostępniali tego live'a. Ważne jest, żeby jak największa ilość mogła brać udział tutaj z Wami podczas tego webinaru. Tak jak w przedstawieniu powiedziałam, wychowuję 3 nastolatków, z czego jeden jest moim biologicznym synem, a 2 to moje dzieci przyszywane, co wcale nie ułatwia sprawy, żeby było jasne. Jeżeli chodzi o temat nastolatków, słuchajcie, jest on tak szeroki i tak wiele aspektów obejmuje, że przede wszystkim chciałabym Was trochę uspokoić. Chciałabym Wam powiedzieć, że prawdopodobnie to, co czujecie w związku z Waszymi nastolatkami, to jest normalne. Że prawdopodobnie to, co oni robią, również jest naturalne i normalne. Więc to jest przede wszystkim, tak jak wszystkie nasze pogotowia rodzicielskie i moje live'y energetyczne dla nauczycieli, służą temu, żeby Was trochę uspokoić, służą temu, żeby Was trochę wesprzeć i służą temu, żeby powiedzieć Wam, słuchajcie, pewne rzeczy, które się dzieją z naszymi dziećmi, pewne rzeczy, które się dzieją z nami w trakcie wychowywania naszych dzieci, są absolutnie naturalnym zjawiskiem. Nie oznacza to, że my jesteśmy źli jako rodzice, albo jakieś nasze dzieci są nienormalne, chociaż nie mówię, że tak czasami nie myślałam. Tylko to jest pewien proces, który musimy przetrwać i znajomość pewnych kroków tego procesu naprawdę dużo bardziej ułatwia nam funkcjonowanie w tym naszym rodzicielstwie, bo wiecie, nie jest to łatwa sprawa. Jeżeli ktoś uważa, że rodzicielstwo jest łatwą sprawą, to prawdopodobnie jeszcze nie ma dzieci, tak obstawiam. Jeżeli znacie kogoś takiego, kto Wam mówił o tym, że rodzicielstwo jest super łatwe, to dajcie znać. I tak jak słyszałam na Joasia Goc, która jest edukatorką pozytywnej dyscypliny, gdzieś powiedziała, że jesteśmy ekspertami od rodzicielstwa, dopóki nie urodzimy naszych dzieci. I coś w tym, słuchajcie, jest. Ja absolutnie uważam, że tak to się dzieje. No ale słuchajcie, powiedzcie mi, czy macie nastolatków. Jeżeli macie dzieci nastoletnie, to dajcie mi znać w komentarzu, jaki to wiek.
bo może trzeba ustalić, gdzie jest ta granica nastoletnia. Czy trzeba ustalać, czy to jest zupełnie indywidualna sprawa. Co wy sądzicie? W jakim wieku macie dzieci? Napiszcie mi tutaj, żebym wiedziała, co dla was znaczy wiek nastoletni. Ostatnio ktoś mi zadał pytanie, słuchaj Sylwia, chciałabym się zapisać do ciebie na webinar o nastolatkach, ale nie wiem, czy moje dzieci zaliczają się do nastolatków. No właśnie. I tu jest podstawowe pytanie. Odpowiedziałabym na nie tak, jak ty czujesz. Nie ma ustalonego prawnie takiego wieku, że jeżeli dziecko twoje kończy lat 10, 12, 15, 17, to od tego dnia staje się nastoletni. Mamy tutaj 15-latka, 11 lat, 14 i 19, 15. Moje dzieci stwierdziły, że łatwiej jest w Anglii, bo tam jest od 13 i teen oznacza już nastolatka, czyli że od 13. U nas naście zaczyna się od 11. Czy to znaczy, że my mamy, u nas młodsi dzieci zaczynają być nastolatkami? No nie, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa. I ja dzisiaj na naszym krótkim live'ie chciałabym Wam opowiedzieć o pewnym procesie, który zachodzi u nastolatków i po czym właściwie możecie poznać, że te dzieci stają się nastolatkami. Mamy tutaj, słuchajcie, bardzo, bardzo dużą rozbieżność wiekową. I dobrze, bo to znaczy, że w różnym wieku zaczynamy odczuwać, że te nasze dzieci się zmieniają i nawet w wieku nastoletnim, który trwa również kilka lat, powoduje, że oni różnie zaczynają się zachować, bo inaczej będzie się zachował nastolatek, który ma 11 lat, a zupełnie inaczej będzie się zachowywał nastolatek, który ma lat 16. Dla mnie osobiście bardzo ważne jest, żeby oczywiście mieć jakąś podstawową wiedzę na temat tych etapów rozwojowych, które są wtedy, ale przede wszystkim, żeby w tym wszystkim nie zwariować, żeby mieć jakieś pomysły na to wszystko, żeby mieć jakieś narzędzia, żeby mieć jakieś techniki, które pomogą mi ten okres po prostu przetrwać i jednocześnie nie zniszczyć moich dzieci, w takim sensie, żeby ich nie skrzywdzić poprzez moją zbytnią kontrolę lub moje zbytnie pobłażanie, bo zarówno jedna rzecz, jak i druga może być po prostu dla dzieci szkodliwa, tak? Założę się, że gdybym zadała tutaj pytanie, słuchajcie, czy uważacie, że jesteście rodzicami albo zbyt kontrolującymi, albo zbyt odpuszczającymi, to połowa webinaru będzie, że jest zbyt łagodna, a połowa będzie taka, że jest zbyt kontrolująca. I ja przechodzę też takie różne etapy w swoim rodzicielstwie. Raczej byłam zawsze mamą bardziej kontrolującą i taką, która, wiecie, sztywna ręka, tutaj nie wolno odpuszczać, bo jak odpuścimy, to wtedy, nie wiem, wymkną nam się spod kontroli i będą robić dużo gorsze rzeczy, niż nam się wydaje. Dlatego przede mną była bardzo długa droga, żeby uczyć się odpuszczania, żeby uczyć się tego, kiedy jest jeszcze moja rola, a kiedy powinnam już pozwolić dzieciom wziąć odpowiedzialność za tą sytuację, w której się właśnie znaleźli. Bo zobaczcie, że to jest tak, że jak mamy małe dzieci, takie dzieci, które uczą się dopiero, no nie wiem, uczą się chodzić, uczą się jeść, odbywają trening czystości, to wtedy my stajemy na takiej roli, kiedy pomagamy im w tym, nie? Chronimy ich, wspieramy ich, przygotowujemy dom. Nie wiem, jak wasze dzieci zaczynały chodzić, to pewnie mieliście takie blokady przy szafkach, przy kaloryferze, przy kontaktach, nie? Czyli przygotowywaliśmy siebie i nasz dom na to, że nasze dzieci zaczynają wchodzić w wiek, kiedy będą bardziej mobilne, kiedy będą próbować sprawdzać różne rzeczy, kiedy będą wkładać ręce do kontaktu i tak dalej, i tak dalej. Co natomiast się dzieje w momencie, kiedy te małe dzieci nie potrzebują już naszego wsparcia i stają się nastolatkami i wtedy popełniają błąd? No bo porównajmy dwie sytuacje, słuchajcie. Mamy sytuację, kiedy nasze dziecko, nie wiem, ma 2-3 latka, trzyma kubek z sokiem i go wylewa i mówimy, to okej, tak się zdarza, tutaj masz szmatkę. A co dzieje się w sytuacji, kiedy nasz nastolatek popełnia błąd? Czy wtedy mówimy mu, słuchaj, to jest okej, błędy są okazją do nauki, jaka nauka płynie z tego? Czy mówimy, jak mogłeś coś takiego zrobić? Przecież masz już naście lat,
Powinieneś był wiedzieć, powinnaś była przewidzieć, co się stanie, bo jesteś już duża, powinnaś rozumieć pewne etapy. No i tutaj zaczynają się schody, bo okazuje się, że wiek nastoletni jest rozwojowo powtórzeniem tego etapu z tego wieku 2-3 lat. To znaczy, że nasze dzieci na nowo szukają swojej autonomii, zastanawiają się, kim są, zastanawiają się nad tym, w jaki sposób oddzielić się od swoich rodziców. I to jest taki proces, który nazywa, to jest taka ładna nazwa tego procesu, to się nazywa, żebym Wam nie pomyliła, indywiduacja. I to jest taki proces, przez który przechodzą nasze nastolatki, które powoduje, że nasze dziecko wchodzi już w ten wiek i staje się tym nastolatkiem. I dzisiaj, ponieważ nie mamy za dużo czasu, chciałam Wam tylko powiedzieć o takich 8 podstawowych cechach tej indywiduacji, dzięki którym możecie prawdopodobnie możecie rozpoznać, że to już to, że to już się dzieje. I co to jest? Uwaga! A może Wy macie jakieś pomysły, słuchajcie. Czy tak, Joasia, my mamy znowu w domu 2-latki, tylko że są większe i im nie wybaczamy tak jak naszym 2-latkom. I tu jest taka rzecz, że na ćwiczeniach, które będę robiła też na webinarach dla nastolatków, będę Was zachęcała do tego, żeby przypomnieć sobie nawet z Waszymi dziećmi, jak to było, kiedy byli mali, czym różniły się nasze uczucia do nich wtedy, a teraz. Czy nie jest tak, że nasze dziecko urosło, w sensie fizycznym przede wszystkim, i nagle oczekujemy dużo, dużo więcej rzeczy. I nagle stajemy się bardziej restrykcyjni. I nagle bardziej kontrolujemy. I nagle nie okazujemy uczucia, bo sami się go wstydzimy, bo nie wiemy, czy powinniśmy, czy nie. Opowiem Wam o bardzo ciekawym wywiadzie, który zrobiłam dzisiaj z 3 moich nastoletnich dzieci, po to też, żeby przygotować się tutaj do tego webinaru. Oni zgodzili się, żebym ja opowiedziała Wam o tym, co oni mi powiedzieli. I to było dla mnie absolutnie zaskakujące. Ale słuchajcie, wróćmy do początku. W tym okresie wielu rodziców na różnych konsultacjach mówi mi: Sylwia, moje nastolatki po prostu mnie tak mega stresują, że ja nie wyrobię, po prostu nie wyrabiam na zakrętach, nie wiem, co mam już im zrobić, ja już nie mam siły do nich, po prostu weź mi przepisz jakąś receptę, niech oni się wreszcie zmienią, bo ja albo oni, albo ja, albo ich zamknę w piwnicy, bo już dłużej tego nie wytrzymam, nie? I bardzo ciekawą definicję stresu mamy w pozytywnej dyscyplinie dla nastolatków, bo mówi, że stres to jest przestrzeń między tym, jak chcielibyśmy, żeby było, a między tym, jak jest naprawdę. Czyli na przykład, gdybyście mieli zrobić takie ćwiczenie, polecam Wam to zrobić, że na kartce, ja Wam to pokażę, bo to oczywiście jak zwykle mój jakiś spontaniczny pomysł, do góry zapiszecie, jakbyście chcieli, żeby Wasza relacja z nastolatkami wyglądała. Czyli na przykład chciałabym, żeby mój syn zawsze robił na czas lekcje. Dobra. A na dole piszę to, jak jest naprawdę. Czyli piszę: mój syn zawsze robi lekcje na ostatnią chwilę. Dobra. A na środku ta przestrzeń, która dzieli tą moją wyobraźnię, a tą rzeczywistość, to jest właśnie stres. To jest coś, co powoduje, że my jesteśmy w takim napięciu, że my myślimy sobie, że to nie idzie tak, jak miało być. A gdybyśmy ten stres zamknęli, słuchajcie, i zestawili tylko te dwie rzeczy, czyli to, jak jest naprawdę, a to, jak ja chciałabym, żeby było, to okazuje się, że to są tak dwie różne rzeczy, że chciałabym, żeby mój syn zawsze robił lekcje na czas, a mój syn nigdy nie robi lekcji na czas i robi je na ostatnią chwilę. To jest moment, kiedy trzeba się zastanowić, to jest tak ogromna różnica, że chyba tu jest przestrzeń to, że ja muszę w którymś momencie odpuścić. Do tego za chwilę. Uwaga! Cechy indywiduacji, dlatego że skończy nam się live i Wam w końcu nie powiem. Po pierwsze, nasz młody człowiek odczuwa ogromną potrzebę sprawdzania się.
No i to może być, słuchajcie, różnie, bo sprawdzanie się w kontekście takim na przykład, że zaczynają mieć różne sekrety. Zaczynają mieć różne sekrety, które nam się wydaje, że nie powinni oni mieć. Na webinarze będziemy robić takie ćwiczenie, żebyście wy przypomnieli sobie swoje sekrety z lat nastoletnich. Ok? Czyli potrzebuje sprawdzać się w różnych dziedzinach. Druga bardzo ważna rzecz. Ten proces indywiduacji przypomina ogromnie bunt. Taki bunt, ponieważ nastolatek po pierwsze niezbyt chętnie robi to, co my chcemy, żeby on robił, a po drugie zaczynają zupełnie inną wartość mieć dla niego te wszystkie kwestie związane z rodziną. Bo, i to jest kolejny punkt, relacje z rówieśnikami stają się dużo ważniejsze niż rodzina. No i powiedziałam wam, że zrobiłam dzisiaj research z moimi nastolatkami i zapytałam ich o to, czy rodzina jest ważna, czy znajomi są ważniejsi, że dla mnie to jest ok, bo rozumiem, że to jest taki proces, to każdy z nich powiedział mi, że oczywiście, że rodzina jest dla nich najważniejsza. Mają potrzebę spędzania czasu z rówieśnikami, teraz gdzieś to niestety w sieci, o co też są różne spięcia między nami. Natomiast dla nich oczywiste jest, że rodzina jest zawsze najważniejsza. Ale, i to powiedział mój 17-latek, zna takie osoby, które uważają zupełnie inaczej i dla nich rodzina jest na miejscu ostatnim. I myślę sobie, że to jest bardzo ściśle związane z tym, jaką my mamy relację. Dzisiaj usłyszałam bardzo ciekawą rozmowę mojego 12-latka ze swoją babcią. No i ona się go pyta, jak tam u ciebie, mówi, że jest ok, ale dla niego jest trudno, kiedy troje młodszego rodzeństwa wchodzi do pokoju, wtedy on im mówi, że mają wyjść, ona mówi, ale oni cię tak po prostu słuchają? On mówi, tak, właściwie to nie wiem dlaczego. I ja mówię, widzisz, Robert, to jest dlatego, że oprócz tych chwil, kiedy oni ci wchodzą do pokoju, a ty ich wyganiasz, to masz z nimi relacje, to spędzasz z nimi czas, jesteś zainteresowany tym, co oni robią. To powoduje, że w momencie, kiedy ty ich o coś prosisz, robią to chętniej. Do zastanowienia nad tym, jak wygląda wasza relacja z waszymi nastolatkami. Oczywiście zachodzą pewne zmiany fizyczne, o których nie muszę mówić. Nastolatki często badają zakres swojej autonomii. Można by powiedzieć, że w tym czasie nastolatki często kłamią, czy też manipulują. I ja bym chciała was namówić do tego, żebyście troszeczkę inaczej podeszli do sprawy kłamstwa, czy też manipulacji, bo jak zapyta się nastolatków, dlaczego w jakiejś kwestii skłamał, to powie, że bo po pierwsze, nie będzie w ogóle dyskusji z moimi rodzicami i na pewno się na to nie zgodzą. Po drugie, jak moja mama się o tym dowie, to na bank mam szlaban. I to potwierdzają też badania, które mówią, że dzieci, które kłamią, to są te, które najbardziej boją się konsekwencji swoich działań. No najczęściej są to oczywiście kary przez nas narzucane. I znowu kolejna rzecz do zastanowienia się jest taka, czy w mojej relacji z moimi nastolatkami są same zasady kary, nazwane pewnie konsekwencjami, czy jest jakaś przestrzeń na decyzję ich, czy jest jakaś przestrzeń na nasze spotkania, czy jest taki moment, kiedy ja wchodzę trochę w ten świat nastoletni, czy jest tak, że ja jestem zainteresowana tym, co oni robią, że ja w ogóle wiem, co oni robią, czy zupełnie nie mam pojęcia o tym, co się dzieje w ich życiu, bo jeżeli nie mam pojęcia o tym, to może bardzo utrudnić to, żebym mogła od nich czegoś oczekiwać. Czy moje rozmowy z moimi nastolatkami dotyczą tylko robienia po sobie porządku, obowiązków i szkoły, czy jednak rozmawiamy jeszcze o innych rzeczach? Czy odpuściłam zupełnie wolny czas z nastolatkami? To są takie rzeczy, z którymi ja się bardzo mocno zmierzałam i niestety mój bilans nie wyszedł na moją korzyść i stwierdziłam, że po prostu trzeba to zmienić. Że to trzeba zmienić. To znaczy, że ja pewnie w związku z tym, że mam dużo dzieci, mam też małe dzieci, które są mega wymagające, stwierdziłam, że moje starsze sobie poradzą. Nic bardziej mylnego. Nastolatki, pomimo tego, to jest też jeden z punktów tego procesu indywiduacji, mają ogromną potrzebę prywatności i jednocześnie oni bardzo potrzebują spędzać z nami czas. Bardzo potrzebują spędzać z nami czas i już nasza głowa w tym
żeby go tak zorganizować, żeby mieć o czym z nimi rozmawiać. Nic, słuchajcie, tak dobrze nie wychodzi, jak siedzenie, wspólne jedzenie, planszówki czy robienie pozornie innych rzeczy. To są momenty, kiedy ja najwięcej dowiaduję się o tym, co się u nich w ogóle dzieje. I to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że i to jest dosyć trudne, nastolatki, no cóż, jakby wam to powiedzieć, chyba wprost, po prostu wstydzą się swoich rodziców. To powoduje, że mogą nie chcieć robić sobie z wami zdjęć, a już nie daj Boże, nie wrzucajcie tego na Facebooka, chyba że oni się zgodzą. Nie chcą nigdzie chodzić z rodzicami, chociaż moi to zależy też gdzie. Co nie znaczy, że nie jesteście dla nich ważni, tak, żeby rzeczy, które się dzieją z nastolatkami, nie odbierać do siebie, tylko bardziej do nastolatka. Tak? I oczywiście, że ważniejsze, i to jest tak, że istnieje w pozytywnej dyscyplinie coś takiego, co nazywamy specjalnym czasem, i z nastolatkami to jest coś, co poleca się robić raz w miesiącu, takiego naprawdę super, super. Ja w czasach koronawirusa widzę, że wystarczy raz dziennie 10, 15 minut, 20 lub raz w tygodniu zrobić coś takiego, co mój nastolatek decyduje, i każdy z nich chce coś innego. A czasami muszę pogodzić się z tym, że oni powiedzą, w tym tygodniu nie mam, bo mam inne plany. I to jest dla mnie ok. Ja mam być osobą wspierającą, a nie narzucającą się. I to jest dla mnie oczywiście trudne. I jednocześnie bardzo zależy mi na tym, żeby te nastolatki miały poczucie, że mają w nas wsparcie i jednocześnie mogą w pewnych rzeczach decydować. W pozytywnej dyscyplinie bardzo często zastanawiamy się nad tym, na kogo my chcemy wychować nasze dzieci. Jakie życiowe kompetencje chcemy, żeby te dzieci posiadały? Co my chcemy w nich wykształcić, tak? I jak ktoś mówi, że wiesz, no moje dziecko to takie jakieś nie bardzo, w ogóle mnie nie słucha, to wtedy zadam pytanie, zastanów się, czy w przyszłości chciałabyś, czy chciałbyś, żeby twoje dziecko było asertywne, żeby miało taką umiejętność asertywności. To znaczy, że kiedy przyjdą do niego jakieś podejrzane typy, przepraszam, i zaproponują mu różne rzeczy, które nie są do niego dobre, to czy chciałabyś, żeby ona w tym momencie była asertywna, czy nie? No i mówią mi, no pewnie, żebym chciała, no to jest najważniejsze, żeby umiała odmawiać. Ja mówię, okej, to teraz przejdźmy do sytuacji dzisiejszej. Jeżeli twoje dziecko ci odmawia, to znaczy, że jest bezczelne, czy to znaczy, że kształtuje sobie cechę asertywności? Jednocześnie musi się czasem zmierzyć ze słowem nie, bo to jest to testowanie granic, jest bardzo charakterystyczną cechą dla nastolatków, tak? Bo kolejna cecha indywiduacji jest taka, że nastolatek uważa, że wszystko wie i wszystko potrafi. I nie chodzi o to, żeby powiedzieć, słuchaj dziecko, ty jeszcze masz wiele lat przed sobą, jak będziesz tak doświadczona jak ja, to wtedy porozmawiamy, tylko żeby pokazać mu, okej, to jest twoje zdanie i jednocześnie ja mam inne. Lub okej, spróbuj, niech spróbuje. I czasem to się wiąże z błędami. I nasza rola wtedy polega na tym, żeby po prostu wspierać te dzieci w tych błędach. I tyle. Oczywiście, jeżeli dziecko miało popełnić błąd, który by zagrażało jego bezpieczeństwu, które by mogło zagrozić jego zdrowiu, no to jak najbardziej nie będę go narażać na to. Karolina pisze, że słucha jednym uchem nie, a drugim jak córka opowiada o malowaniu paznokci. Na webinarach dla nastolatków będziecie robić ćwiczenia ze swoimi nastolatkami, bo chodzi o to, żeby nie mieć poczucia, że kolejny wieczór marnuje na webinar z Anderson Honey, tylko żeby to był taki bodziec do tego, żeby zacząć inaczej patrzeć na te nastolatki. Słuchajcie, tak naprawdę to są super dzieciaki, to są po prostu świetne twory, do których wystarczy odpowiednio podejść. I teraz bardzo ważna rzecz, nie wystarczy od razu, to nie jest tak, że dzisiaj powiem ok, kurczę, to jednak nie szło w tym kierunku, od dzisiaj podejdę do mojego nastolatka inaczej. I zaczynamy inaczej się zachowywać, a oni nadal robią albo nie? I ten myślimy sobie, kurczę, ja tu inaczej do niego podchodzę, a on znowu taki bezczelny. No bo to trzeba, słuchajcie, czasu na to.
oni muszą się przyzwyczaić do tego, że my faktycznie zmieniamy naszą linię melodyczną, jeżeli chodzi o komunikację z nastolatkami. I powiem Wam, że w moim domu, gdzie mam 6 dzieci, na nikim nie mogę tak polegać jak na tych nastolatkach. Wkurzają mnie czasami, oczywiście. Nie robią wszystkiego w tej sekundzie, co ja bym chciała. Zapominają o różnych rzeczach. I jednocześnie, jak coś się dzieje, to wiem, że mogę na nich liczyć. Naprawdę. Myślę, że do czego potrzebujemy, to po prostu uwierzyć w nich, bo to są niesamowite postaci, które można włączyć w to nasze życie rodzinne. Tylko niestety to, co jest dla nas bardzo ważne, zastanowić się i pogadać z nimi o tym, w którym momencie ja jeszcze powinnam ingerować, a w którym pozwolić jej czy jemu zdecydować. I uwierzyć w to, że oni naprawdę są mądrzy i są w stanie zdecydować dla siebie. Tak? Czytam Wasze komentarze. Tutaj, słuchajcie, no będą, piszecie tutaj, że się uśmiechacie i że słuchacie nastolatków. Fantastycznie, ja bym chciała, że webinary, które będą, żeby absolutnie oglądać z nastolatkami, bo tam będziecie mieć za zadania robić ćwiczenia z nimi. I między innymi dzisiaj chcę Was zaprosić na cykl, na razie tylko 2 spotkań z rodzicami nastolatków. One będą w zamkniętej grupie. Webinar będzie, o widzę, że tutaj asystentka wrzuciła już komunikaty i komentarze. Pierwszy webinar będzie w najbliższą środę i to będzie być rodzicem nastolatków, czyli wyzwania i różne pomysły, jak można z nimi pewne rzeczy ustalić. Natomiast za tydzień będzie 2 część tego webinaru, w którym będę mówić o tym, jak motywować nastolatka dzięki zachęcie. Jeżeli stwierdzimy, że nam za mało, oczywiście zaplanuję kolejne. Ponadto, tutaj też widzę, że asystentka wrzuciła, polecam Wam Biblię dla rodziców nastolatków. To jest, słuchajcie, po prostu jakaś petarda. Tu jest o tym procesie indywiduacji, o którym Wam mówiłam, jest w pierwszym rozdziale. Tu jest tyle fajnych rzeczy o kieszonkowych, o seksie, o rówieśnikach, o ekranach, po prostu o wszystkim tym, co jest bardzo istotne w wieku nastoletnim. Czyli dziś zachęcam Was do lektury, przepraszam, zachęcam Was do webinarów, na których się spotkamy. Ostatnio jak wrzuciłam webinary dla nauczycieli, to wrzuciłam wieczorem i następnego dnia, kiedy chciałam coś sprawdzić w ustawieniach, to nie było już miejsc, więc polecam Wam, żeby zrobić to szybko, żeby wtedy będziemy się widzieć na żywo, będziecie ze mną w programie, nie będzie to na Facebooku, będę mogła zadawać Wasze pytania, odpowiadać na Wasze pytania, będę mogła będzie mieć taką część pytania, odpowiedzi, będziemy analizować Wasze różne przypadki, którym będę Wam pomagać, więc bardzo serdecznie Was polecam. Do końca tego tygodnia, czytam tutaj od naszej asystentki, jak wpiszecie kod nastolatki 20, to dostaniecie zniżkę na książkę i karty technik. Patrzę, czy mam gdzieś na wierzchu, ale nie mam. Będę mieć na pewno na webinarze. Dla mnie nie chciałabym tak wyjść z pustymi rękoma z tego spotkania, więc chciałabym, żebyście napisali mi jedną ważną rzecz, którą bierzecie dzisiaj z tego live'a, okej? Jedna rzecz, którą dzisiaj sobie zabieracie, którą już możecie gdzieś tam sobie wykorzystać w Waszych relacjach z nastolatkami. W tym czasie, kiedy Wy będziecie pisać Wasze rzeczy, to, co dzisiaj zabieracie, powiem Wam, że ja dzisiaj rozmawiałam z nastolatkami, okazało się, że oni wcale nie myślą o mnie jako o ostatniej najgorszej matce świata, tylko że jestem i zarówno dobrą mamą, jak i macochą, chociaż mogłabym czasami być bardziej luźna, cytat. Natomiast to pokazuje mi, że warto walczyć o tą relację, nawet kiedy myślimy, że jest już dużo, dużo za późno. Będę Wam też opowiadać taką historię Jane Nelson, czyli autorki tej książki, o tym, jak udało się wypracować relację z nastolatkiem, który był już uzależniony od narkotyków, czyli też takie trudne tematy będziemy podejmować. Czyli co zabieramy dzisiaj? Ja zabieram jeszcze raz wiarę w nastolatki, zabieram
ze sobą to, że potrzebne są te pogotowie rodzicielskie i live dla rodziców, bo przychodzi tak dużo ludzi i cały czas dostaję jakieś maile, proszę zrób, że na pewno Was nie zostawię i będziemy robić. Czyli proces nastolatki, małolatki, wsparcie i tolerancja. Aniu, wspaniałe podsumowanie. Karolina, dawanie przestrzeni. Co jeszcze weźmiecie dzisiaj ze sobą? Może nowe słowo, indywiduacja. Sprawdźcie sobie, co inni mądrzy ludzie piszą na ten temat. Zaufanie dziecku. Może inna interpretacja kartki na drzwiach, nie wchodzić grozi czymś tam, tak? Prawo do decyzji i samodzielnych. Na webinary wystarczy wejść na stronę pozytywnadyscyplina.pl i tam w sklepie znajdują się webinary. Bardzo, bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Przestrzeń, relacja, przestrzeń. Bardzo się cieszę, że z tak krótkiego spotkania bierzecie tyle rzeczy, bo to są ważne rzeczy. Słuchajcie, relacja z naszymi dziećmi to jest coś naprawdę niezwykłego i daje zupełnie inne podejście i samopoczucie w tym naszym rodzicielstwie. Co prawda dzisiaj były takie momenty, kiedy było mi trudno i miałam ochotę na wstępie Wam powiedzieć, po prostu zamknijcie ich w piwnicy. Natomiast kiedy już poradziłam sobie ze swoim mózgiem gadzim i poczułam się lepiej, to wiedziałam, że to z moim podejściem jest coś nie tak, a nie z moimi nastolatkami. I tego Wam życzę na koniec, żebyście nie chcieli zmieniać swoich nastolatków, tylko ewentualnie zmieniać swoje podejście do nich, a wtedy ich rzeczywistość będzie zupełnie, zupełnie inna. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, uściskam bardzo, bardzo mocno. Do zobaczenia na webinarach, do zobaczenia na live'ach i do usłyszenia.